Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film, w którym zaprezentujemy samochód dostępny od ręki, prawdziwą perełkę. Mamy październik 2021 roku, czyli środek pandemii, kryzysu dostępności elektroniki samochodowej. W poprzednim filmie, w poprzednich filmach zaklinałem rzeczywistość, że możliwe, że to jest już koniec. Ale nie, jesteśmy w środku problemów z dostępnością elektroniki samochodowej i taki samochód dostępny od ręki to jest perełka perełek. Nie jest to Dacia Spring. Ten egzemplarz będzie na jazdach testowych, mam nadzieję, już niedługo. Także czekamy na rejestrację samochodu. Nie jest to Dacia Sandero Stepway. Jak widzicie, samochód sprzedany. Klient czeka na odbiór tego auta. Za chwilę się doczeka. Proszę o cierpliwość. Nie jest to Dacia Logan. Ponownie sprzedany egzemplarz. Już drugi samochód na salonie, którego nie możemy po raz drugi sprzedać. Ale jest to Dacia. Nowe Sandero w wersji Comfort. W fantastycznym kolorze niebieski Iron. Dacia Nowe Sandero weszło do oferty na początku 2021 roku. Wersja Classic oraz Dacia Sandero wersji Stepway, którą pokażemy w jakimś kolejnym filmie. Absolutnie nowa stylistyka, nowe wyposażenia, nowe technologie wewnątrz. Za chwilę pokażemy wszystko. To, na co zwracamy uwagę, patrząc na Dacia Nowe Sandero, to nowe światła, nowe klosze obudowy i tajemniczy element Y, czyli pozioma litera Y do świateł jazdy dziennej w technologii LED-owej. Również tutaj znajdziemy również światła mijania w technologii LED-owości. W Dacia jest również aktywny radar, czyli system wspomagania nagłego hamowania. Potrafi wyhamować samochód, jeżeli zbliżymy się zbyt blisko do samochodu stojącego przed nami albo który ten samochód będzie nagle hamował. Potrafi wyhamować auto, aczkolwiek nie odbiera kierowcy pełnej kontroli nad hamowaniem. Wspomaga kierowcę, a nie zastępuje jego umiejętności. Pamiętajcie o tym. W Dacia znajdziemy czujnik zmierzchu, czyli automatyczne włączenie świateł, mijania. Światła do jazdy dziennej zawsze się włączą. Światła mijania włączą się automatycznie. Tutaj znajduje się czujnik deszczu, czyli jeżeli ustawimy manetkę wycieraczek w trybie auto, będą pracowały w trybie automatycznym. To jest absolutna nowość, nie ma tego we wcześniejszych modelach Dacia. Również klosze reflektorów tylnych zmieniły kształt. Pojawia się również ten fajny element Y, prawda? Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. W samych kloszach mamy te takie drobniutkie napisy Dacia. Te takie perełki stylistyczne. Maćkowi nie chce się ruszyć, siedzi wygodnie na pufie, ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu, ani do tyłu. Stwierdził przed chwilą, że tak to może nagrywać filmy. No jasne, że tak. Ciekawostką jest taką również to, że tutaj podświetlenie tablicy rejestracyjnej jest również LED-owe. Prezentowany egzemplarz został doposażony również o nową funkcję dostępną w Dacia Sandero, czyli system bezkluczykowy. Karta bezdotykowego odpalenia silnika oraz otwarcia samochodu. Wystarczy ją mieć na przykład w kieszeni, w torebce, gdziekolwiek. Podchodząc do auta, samochód się otworzy. Odchodząc od niego, zamknie się samoczynnie, a odpalenie zapłonu następuje po naciśnięciu przycisku, który jeszcze pokażę. Nowością w Dacia Sandero, w nowej Dacia Sandero jest oczywiście nowa antenka, nowe klamki. Tutaj na temat tych klamek rozpisujecie się na forach. My również kilka razy mówiliśmy o nich. Nowe Sandero mamy właśnie takie grube, masywne, takie jak chcieliście. Może producent usłuchał głosu użytkowników. Zapraszam do wnętrza. Nowy design, nowa jakość. Znajdziemy tutaj materiały ekologiczne zamiast twardych plastików lub też miękkich plastików. Mamy w tej chwili materiał. Bardzo fajne fotele, bardzo wygodne fotele, nadspodziewanie wygodne fotele, wygodniejsze nawet niż w Dacia Duster, o czym wspomniałem kiedyś na jeździe próbnej tymże autem. Znajdziemy tutaj nowe zegary, takie same jak w Dacia Sandero w wersjach Prestige, czyli ciemne tło, białe napisy i podświetlenia. Znajdziemy również nowy zestaw multimedialny, 8-calowy z nową szatą graficzną. Perełka sprzedaży został doposażony w klimatyzację automatyczną. Klimatyzacja automatyczna również znamy ją z modelu chociażby Duster,
ale również z modeli Renault. Modele Renault ściągnęły z Dustera te gałki. Taka uwaga. System multimedialny, o którym wspomniałem, absolutna nowość, zupełnie coś innego niż dotychczas znaliśmy. Wiele fajnych funkcji, współpraca z Android Auto, współpraca z CarPlayem, przewodowe lub bezprzewodowe, w zależności od opcji wyposażenia. Ten egzemplarz jest z współpracą z Android Auto na kabelku. Taka uwaga, taka ciekawostka, jeżeli system nie ma nawigacji, fabrycznej nawigacji, współpraca z systemami CarPlay lub Android Auto odbywa się na kabelku. Jeżeli dokupicie za 900 zł w tym roku, za 900 zł nawigację fabryczną, jest możliwa współpraca systemów bezprzewodowo. Zależy to od systemów operacyjnych waszych telefonów. Szczegóły przy zakupie albo u Maćka. Maciek lubi takie rzeczy. Kierownica znana z modelu chociażby Duster, bardzo ładna, o odpowiedniej grubości. Funkcje multimedialne na samej kierownicy, tempomat, ogranicznik, sterowanie komputerem pokładowym. Pod spodem joystick multimedialny, czyli do obsługi radia, obsługi telefonu. Po prostu zestaw multimedialny. Dacia nowe Sandero. Perełka sprzedaży. Za chwilę powiem, w jakiej cenie i w jakich terminach jest do odbioru. Samochód w tej specyfikacji i wyposażeniu, o którym powiedziałem, wyposażeniu dodatkowym, czyli karta hands-free, kolor metalizowany, niebieski iron, klimatyzacja automatyczna, kosztuje katalogowo 61 150 zł. Oferta aktualna jest na dzień publikacji. Proszę zwróćcie uwagę, kiedy publikujemy ten film, żebyście nie dzwonili do nas za rok pytając o to auto. Takie rzeczy się zdarzają. Nie wiemy, w jakiej cenie sprzedamy, negocjujcie z nami, może damy jakiś rabat. W dobie braku dostępności elektroniki samochodowej, a co za tym idzie dostępności samochodów, docierają do nas sygnały, że niekoniecznie utrzymujecie rabaty kupując w innych salonach. U nas zawsze te rabaty dostaniecie. Jedno hasło: witamy w świecie Daci, albo YouTube, dzwońcie do mnie albo do Maćka. Tutaj macie gwarancję tego, że na pewno otrzymacie jakiś fajny rabat. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do kontaktu ze mną albo z Maćkiem albo ze mną, telefoniczne, SMS-owy, mailowy, jakkolwiek. Mam nadzieję, że samochód trafi w dobre ręce. Pozostaje mi pożegnać się i życzyć Wam dużo zdrowia. Do zobaczenia w następnych odcinkach.